Siemandero i jajogłowi. Dlaczego ten Land Rover tak długo trwa? Ty się obijasz, ty chamie jeden, weź się za robotę. Nie obijam cię. Słuchajcie. Dobra, pokażę wam. Wymiana, amorka, sprężyny i tak dalej. Stare auto, oczywiście. Jedna śruba się urwała. Logiczne. Trzeba ją spawać, udało się odkręcić. O te śrubki dbamy, pamiętamy, nie? To są calówki. Następnie, zobaczcie, tu mamy nasz odbojnik. Tak on wygląda, odbojnik, zobaczcie. To jest odbojnik. I teraz, skoro ja mogę wiedzieć, jak w oryginale taki odbojnik wygląda, zobaczcie, to jest mój odbojnik. A w oryginale, czekajcie, tu sobie położymy, oryginał, a to jest nasz, tak wygląda. Tyle z niego zostało. Słuchajcie, no taka to jest robota z tym Land Roverem. Masakra jest. Czego się nie chwycicie, to są schody zaraz. Nie, zaraz coś się pieprzy, zaraz coś jest nie tak. Słuchajcie, od miesiąca nie mogę złożyć silnika. I to ciekawostka, już wam tłumaczę. Kupę części na zamawianych. Tu jest na przykład wałeczek rozrządu. Jest nowy, ale sprzedawca powiedział mi, że będzie pasować. Okazuje się, że nie będzie pasować, ponieważ jest tutaj za krótki. Pokazuję wam tutaj teraz zdjęcie, dlaczego jest za krótki. Jak powinien wyglądać? No, i tak to jest. Ktoś powiedział, że od samochodu od 4,6 będzie pasowało do 3,5 litra. Ja sam nie wiedziałem. No, sprzedawca ci tak mówi, tak kupujesz. I co za tym idzie? Przyszedł nam jeden wałeczek z Anglii. Co się z nim stało? Już ci pokazuję. Tu on jest. Pęknięty. Pękł. Po prostu kurdele bele. Pękł. Wkręcałem śrubę. Pyk. I po wałeczku. Angielska myśl technologiczna. Słuchajcie, sorry za ten bajzel tutaj, ale naprawdę nie mam nerwów ani niczego. Żonę wysłałem do Polski, bo kota też mamy ciężko chorego. Tam jest pod kropówkami cały czas. No i słuchajcie, no dobra, szkoda słów. Czyli, że mam tak, mam Tom, ten wałeczek mam. Mam wałeczek nasz oryginalny, który jest zajechany. Przysłali mi to z Anglii, ułamał się. Zamówiłem trzeci wałek w Polsce, przysłali mi zły. Teraz jestem w trakcie zamawiania czwartego wałku. Jeżeli nie będzie pasował, to będzie raz, dwa, trzy, cztery. Będę miał cztery wałki, cztery nogi od stołu, zrobię sobie stół z tego. Będę miał cztery nogi. No, szlak trafia, po prostu szlak trafia, rozumiecie? Tak to jest po prostu z samochodami zabytkowymi. Idzie pod górę, pod górę, pod górę. A widzicie, robię 50 rzeczy na raz, no i no niestety. Mam parę dni wolnego, także mówię, wezmę się za silnik. Guzik tam silnik zrobię. I tak jak się zdenerwowałem na te wałki, rzuciłem wszystko i dzisiaj robiłem Vito. Popatrzcie, jak on już ładnie wygląda. Ha, 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 wypolerowane autko. Jeszcze nie wiem, co tam z tym dołem zrobić, z progami. Jeszcze są do poprawki. My się wydaje, że kupię poliuretan, tylko bezbarwny, domieszam tego czerwonego lakieru i zrobię to poliuretanem. Wiecie, o co chodzi? Bo tutaj w środeczku, zobaczcie, no te progi takie poharowane tutaj tego, można by to malować farbką, ale mi się wydaje, że jak ja tutaj barankiem pod kolor zrobię, to będzie lepiej i bardziej trwało. Środek jest praktycznie skończony. Zamówiłem baterię, nowa bateria przyjdzie, bo jedna jest mało, tam lodówki, to wszystko jest podłączone, także praktycznie mamy Vito skończone z prawej strony. Bo jeszcze jest lewa, ale lewa jest mniej, także nie patrzę nawet. Nawet nie patrzę. Mam teraz patent, pomysł na felgi, bo mi się te felgi nie podobają. No takie oryginalne witowskie są, nie? Ale wiecie co? Myślałem, bo tu mamy na przykład takiego jumpera, nie wiem czy wy go pamiętacie, ja go po kradzieży z Polski wiozłem i on tam, jak to się mówi, został w rodzinie. No jest fajny kamperek, ale to tam fajny. Dziadowsko jest zrobione, ale jest, jeździ, nieważne, dobry silnik ma. Słuchajcie, on ma na przykład na czarno pomalowane felgi. No ktoś to chałupniczo robił, bo to widać tutaj, zacieki są, zobaczcie, no. To widać, zacieki i tak dalej, to nie o to chodzi. Ale wiecie co ja myślałem? Że gdybym ja, bo ten też taki czerwony jest, gdybym ja zrobił tak,
tutaj pomalował na czerwono pod kolor karoserii, a tu na czarno. I byłoby czarne, czerwone, czarne. I znowu czerwone, o, bo u mnie też tak jest, jak tutaj mniej więcej. Co sądzicie? Gdyby felgi zrobić na czerwono, te dekle zrobić na czarno, oczywiście w tym Vito, nie? Jak by to wyglądało? Mi się wydaje, żeby było niegłupio, kurde. A wiecie co? Zrobię teraz tutaj grafikę i wam pokażę, a wy mi piszcie w komentarzach, czy wam by się coś takiego podobało. O, a ja się biorę tutaj za męczenie znowu Land Roverka, bo mam jeszcze 3-4 godzinki, za czym się nie ściemni. A czy jest tak ładna pogoda, że chyba nawet mi się do domu nie chce jechać, chyba w warsztacie się prześpię. Dawno w warsztacie nie spałem. Łóżko polowe sobie rozłożę i okna pootwieram, drzwi, wszystko. 15 stopni ma być w nocy i będę miał biwak. Lubię. Amorki z prawej strony, z tyłu nie wyglądały tak źle. Trzymałem jeszcze kompresję, kurde, także nie są jeszcze takie złe. Lewa strona była całkowicie wyjechana, aż mi ktoś pokazywał, jak ten, jak mi wyprzedzali, że koło mi skacze. Ja sobie myślę, kurde, a to się cieszę, że ono w ogóle jest, a nie, że ono mi skacze. Także jest dobrze, no kurde, no wszystko musi się tak sypać w tym landim. Dobra, WD-40 poszło tutaj na tą śrubkę, zobaczymy, to jest 13, spróbujemy odkręcić. I teraz, tak jak już wam pokazywałem w innych filmach, aby czegoś takiego nie mieć kiedyś, to tutaj wosk na gorąco nałożyłem. On potem przyjdzie sobie tu do góry i tak tego nie będzie widać i będzie nam chronił, bo tam są jednak jakieś tam drgania, uderzenia i żeby czegoś takiego nie było, to właśnie wosk dałem. Zawsze to będzie lepiej. Tu muszę wszystko teraz oszlifować, tutaj ponaprawiać, bo są przewiewy i będzie pomału wszystko ok. No. Patrzcie, tutaj jest fajnie, bo tutaj jest pod amorek uchwyt, bardzo ładnie wygląda śruba. No tego to jest dalo, to jest błoto, to tam jest nieważne, wiem, bo już ostukiwałem to wszystko, to jest wszystko ok. Tą stronę jeszcze zrobimy, także została praktycznie tutaj taka ta ćwiara. Zobacz ta. Opla. O, tu wlot, tam wylot, tu, bo tutaj to już zrobiłem. Tadam! Gotowe. Nie wiem jeszcze, na razie tylko pozatykałem wszystko, wszystkie dziury pozatykałem. Podejrzewam, że będą nowe nawiercania, ponieważ musimy i tak uchwyt pod fotel zmienić, przerabiać go i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak to fajnie ta decha już wygląda. Też już poskładana. Oczywiście radyjka nie ma, a już go przynoszę. Czary Mary, już jest radio. I zobaczcie, całkiem ładne auto. Normalnie pomału jak nie Discovery. Stacyjkę wymieniłem, tu już wszystko ponaprawiałem, to wszystko dosłownie paluszkami chodzi, wiecie? Naprawdę. Co się lubi blokować, zobaczcie, jak to wszystko chodzi. Ta nagrzewnica była całkowicie rozkręcana, jak pamiętacie. Wszystko było smarowane, oliwione i tak dalej, i tak dalej. Także coraz bliżej końca. Basia się mnie ostatnio pyta, ile to jeszcze potrwa? Ja mówię, no Basia, ile? Jeszcze jakieś 7000 euro. Mam taki przelicznik czasowy na to auto. No, no niestety, no kurde, wiecie co, no tak jest z zabytkowym samochodem. No nie pasuje wam na przykład wałek rozrządu do Passata, to idziecie, wymieniacie, na drugi dzień macie. A tutaj jak wam coś nie pasuje, to jesteście miesiąc w plecy. No niestety, tak to jest z samochodami zabytkowymi. No ale, słuchajcie, i teraz tak, pytanie do was strategiczne. Bo zobaczcie, pokazywałem wam tutaj ogrom prac. Powiedzcie mi teraz, jaki rodzaj pracy wam mam nagrać? Czy jak maluję progi na przykład tutaj? Czy jak spawam tutaj? Czy jak robię okablowanie tam do radia i tak dalej z tłumaczeniem? Pamiętacie, to jest radyjko z 4 kamerami. Także grubo. Czy jak zakładam amorki tutaj? I tak dalej, piszcie mi w komentarzach, co by was interesowało, co wam pokazać, co zrobić, bo ja wam tylko pokazuję, co zrobiłem, wiem, a powinienem pokazywać, jak robię, ale no każdego interesuje co innego, także piszcie mi, to ja założę sobie GoPro na łepetynę i będę wam pokazywał moimi oczami, co, jak robi się i jak się wykonuje, żeby było tak fajnie jak tutaj na przykład.
Bardzo ładnie ta podłoga wyszła. Bardzo ładnie. No to tutaj widzicie. Cięcie, 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 cały czas cięcie. I tak idziemy, ale to już mówię, tu już końcóweczkę mamy. Tu już mamy końcóweczkę, bo nie wiem, czy wy pamiętacie, ale podłoga już jest zrobiona. Tadam. Tu jest wszystko gotowe, proszę pana. Tu jest wszystko nowe. Także już pomalutku, pomalutku. Idzie to wolno. Posłuchajcie, no ja to robię porządnie i tak na grubo. A przede wszystkim poprawiamy fabrykę. To jest najważniejsze. Poprawiamy fabrykę. Czyli robimy z Land Roverka kundelka. To będzie taki kundelek, naprawdę. Czyli, że tutaj mało co jest z tego Land Rovera. Wszystko jest po prostu przerabiane inaczej. Naprawdę poprawiana fabryka. Bo Land Rover, no niestety, ale no spieprzył to auto. Spieprzył. Dlatego mówią ludzie, psuje się. Psuje się, no bo wszystko, co się psuje w Land Roverze, powiem tak, jest wymieniane na inne. Albo na innej marki, albo na jakiś z innego samochodu i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ, no tak trzeba. Bo tak trzeba. No, pamiętacie, jak ktoś wie, jakie brzydkie, jakie ohydne ma na przykład fotele Land Rover Discovery 1. No, dlatego dostał tutaj od innego. No i są ładniejsze, lepsze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także czekam na wasze informacje tam w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. A ode mnie to wszystko. Idę spawać, czym ta się ciepło. Hej!